www.radio90.pl. Arkadiusz Żabka, witam w Radio 90, czas na poranną rozmowę. Dzisiaj Anna Hetman, prezydent Jastrzębia Zdroju, prosto ze swojego domu. Dzień dobry, pani prezydent. Dzień dobry. Przedstawiła wczoraj pani program zaciskania pasa dla mieszkańców. Faktycznie ten rok i kolejne lata to będą bardzo chude? Tak, to będą bardzo chude lata dla wszystkich samorządów, to nie tylko dla Jastrzębia. Już w tej chwili mamy sygnały i wszystkie gminy, miasta się jednoczą, obliczają i przygotowujemy również materiały, pisma czy apele do rządu w związku z tym, że te nasze dochody bardzo się obniżyły. Porównując kwiecień 2019 do kwietnia 2020 roku, to jest obniżenie naszych dochodów z PIT-u, tylko z PIT-u o 40%. W przypadku Jastrzębia to jest 5 milionów. Tylko za kwiecień. Możemy sobie z łatwością obliczyć, gdyby taka tendencja była, jaki to będzie ogromny ubytek w kasie miasta. Ponadto to, o czym już wcześniej wspominałam, w przypadku Jastrzębia mamy minus 12 milionów za pierwszy kwartał z CIT-u. To oznacza, że tak naprawdę w CIT-ie mamy 20 milionów mniej już na samym początku roku. To nie wróży dobrze całemu budżetowi, dlatego program oszczędności. Po pierwsze, nie będzie darmowej komunikacji dla wszystkich mieszkańców. Niestety z przykrością muszę stwierdzić, że wiele zadań nie będziemy mogli zrealizować, bo to, o czym powiedziałam przed chwilą, to jest jeden element w takim ubytku dochodów, ale drugi element to jest to wszystko, co wiąże się z rokiem bieżącym, czyli z koronawirusem, z przestojem w różnych zakładów, czyli brakiem wpływów do miasta, brakiem podatków, a również zwolnienia, które my wprowadzamy, bo jednak chcemy, aby te przedsiębiorstwa się utrzymały, spowodują kolejny ubytek w kasie, więc realizacja różnych zadań będzie naprawdę bardzo trudna. W tej chwili już analizujemy i jak tylko możemy na wszystkie strony nasz budżet i wydatki bieżące, i wydatki inwestycyjne. Ja z reguły zakładam, że te inwestycje, które są już rozpoczęte, które są ważne dla mieszkańców, chcemy zrealizować. Dobrze, ale pani prezydent, powiedzmy, czego nie będzie. Nie będzie darmowej komunikacji. To jest złamanie obietnicy, która za panią szła przez długi czas. No niestety, na chwilę obecną, ja mówię tutaj tak, jak wygląda budżet 2020 i 2021, bo to jesteśmy w stanie przewidzieć. Niestety tutaj nie jesteśmy, ani w tym, ani w przyszłym roku nie będziemy w stanie wprowadzić tej darmowej komunikacji. Bardzo mi przykro z tego powodu, na pewno będą mieszkańcy niezadowoleni, ale tutaj musimy myśleć generalnie o przyszłości miasta, o tym, aby budżet nasz nie załamał się, abyśmy mogli normalnie funkcjonować i za te 2 lata wejść w taki zwykły, normalny, a może i lepszy tryb pracy z lepszymi możliwościami finansowymi, by móc zrealizować to, o czym mówiłam. Miasto rezygnuje również z systemu rowerów miejskich. Tak, system rowerów miejskich, no to po pierwsze bezpieczeństwo, po drugie oszczędności. Mam nadzieję, że w przyszłym roku już będzie spokojniej i uda nam się ten system wprowadzić. Mieszkańcy tego oczekują, ja sobie zdaję sprawę, też jestem zwolennikiem rowerów i na pewno będziemy robić wszystko, aby od przyszłego roku te rowery były w mieście już wdrożone. Będzie także zakaz zatrudniania osób, które mogłyby wejść na stanowiska opuszczane przez pracowników przechodzących na emeryturę. No właśnie rygor w wydatkowaniu tych bieżących wydatków to jest najważniejsze, czyli rezygnacja z realizacji różnych takich zadań, imprez, wydarzeń, ale też ograniczanie zatrudnienia. Nie chciałabym doprowadzić do tego, aby doszło do zwolnień jakichkolwiek, bo to też nie wróżyłoby dobrze, większe bezrobocie, mniejszy wpływ też z podatku PID. Natomiast tam, gdzie jest możliwe, gdzie osoby rezygnują bądź odchodzą na emeryturę, na razie powstrzymujemy przyjmowanie. Miasto Jastrzębie Zdrój postanowiło oszczędzać również na oświetleniu. Z tego co wiem, nie będzie w nocy oświetlenia ulicznego, od północy bodajże, tak pani prezydent? Tak, ale to nie tylko Jastrzębie, już wiele miast podjęło taką decyzję. No, wszyscy borykamy się z tymi problemami. Od 21 zapalamy światła, 24 gasimy. No mam nadzieję, życie w Jastrzębiu Zdroju od 24 już tak naprawdę nie kwitnie. To są sporadyczne przypadki, kiedy ktoś się porusza po mieście i mam nadzieję, że nie będzie to zagrażało bezpieczeństwu. Tym bardziej, że to jest lato i od godziny 3 już robi się widno. A oczywiście z chwilą ściemniania się jesienią będą zmiany. Wie pani co, no proszę tu nie ściemniać, no ktoś kiedyś wymyślił te latarnie po to, żeby one świeciły w nocy. Naprawdę jest tak źle, że trzeba te latarnie unieruchamiać? Naprawdę jest źle, jeszcze nie wszyscy to rozumieją i nie dowierzają, ale jest źle w każdym samorządzie. Pani prezydent, rezygnacja z wielu imprez miejskich w tym i w przyszłym roku. Pani już zakłada, że w przyszłym roku także nie będzie Święta Miasta? Raczej nie. Ja biorę pod uwagę dwa czynniki. Po pierwsze ten czynnik finansowy, po drugie możliwość powrotu jednak tej pandemii, jak zapowiadają eksperci. No, trzeba im jednak w jakiś sposób zaufać, więc nie wiadomo jak to będzie wyglądało w przyszłym roku, cała sytuacja epidemiologiczna. Natomiast wszystkie wydatki bieżące tniemy jak tylko jest możliwe, w związku z tym wszystkie wydarzenia takie wysokobudżetowe nie będą mogły być zrealizowane. Proszę je przypomnieć, jakie to są wydarzenia? To będą Dni Miasta, to będzie Eksplozja Kolorów, to będzie Sylwester, z takich większych wydarzeń, które organizowaliśmy zwykle. Pani prezydent, zaczęliśmy od tego zaciskania pasa, bo wiemy, że sytuacja finansowa jest dramatyczna. No i wiemy także, że z dnia na dzień rośnie liczba zarażonych górników. To jest niestety efekt badań przesiewowych. Gdyby tych badań nie było prowadzonych, pewnie ta tendencja nie byłaby zwyżkowa. Czy dzisiaj pani jest na bieżąco w kontakcie z JSW? Co miasto może dzisiaj zrobić? No bo właściwie rola samorządu jest tutaj bardzo ograniczona. Tutaj samorząd nie ma tak naprawdę wpływu na nic, bo wszystko, co dzieje się w danym zakładzie pracy, to należy do zarządu, aby zabezpieczyć i podejmować wszystkie działania, a później już do sanepidu, do wojewody, który podejmuje zadania w związku z takim zarządzaniem kryzysowym. I my tak naprawdę jako samorząd możemy i robimy to tylko, co w naszej kompetencji, czyli zabezpieczamy wszystkie nasze jednostki, aby dopływ tych osób, które mogły mieć kontakt z zakażonymi, był jak najmniejszy. Państwo postanowili rozdać maseczki wszystkim mieszkańcom. Ostatnio rozmawialiśmy o tym pomyśle. No, z tego co wiem, nie wszystkim udało się te maseczki otrzymać. Dlaczego? Trudno mi powiedzieć. Maseczki były w takiej ilości, jakiej mówiliśmy, czyli na jedna maseczka na jedno mieszkanie czy dom. Wszystkie spółdzielnie, zarządy osiedli i sołectwa otrzymały, bo to poprosiliśmy ich o wsparcie i to oni odpowiadali za dystrybucję. Rzeczywiście spływają do nas sygnały jakieś od mieszkańców, że jeszcze one nie dotarły. My zawsze to weryfikujemy z tymi zarządami i sołectwami. Nie wiem, gdzie tkwił błąd i gdzie pomyłka. Jeszcze niektóre sytuacje sprawdzamy. No, mam nadzieję, że wyprostujemy to i do każdego domu dotrze ta maseczka. Ile maseczek, przypomnijmy, zostało wyprodukowanych? 35 000. 35 000. Jastrzębie dzisiaj liczy 90, 80 z hakiem tysięcy mieszkańców? 84. 84, ale to na jedno gospodarstwo, więc szacunki są takie, że no, powinno wystarczyć. Gdzieś są. Zdecydowanie tak. Gdzieś są, tylko nie wiadomo gdzie. Afera maseczkowa. Oby tylko takie same afery, chociaż jak wiemy afera maseczkowa nie tylko w samorządzie, ale także na szczeblu rządowym od pewnego czasu jest badana. Pani prezydent, bardzo dziękuję za rozmowę. Zdrowia życzę, no i oczywiście tego, żeby te finanse miasta, nie tylko Jastrzębia Zdroju, ale wszystkich w końcu zobaczyły gdzieś tam światełko w tunelu, bo faktycznie nie jest dobrze. Dziękuję za poranną rozmowę. Naszym gościem była Anna Hetman, prezydent Jastrzębia Zdroju.